moc będzie z wami. Witam was, Obi-Wan Kopy Robi z blogu obiwankopyrobi.com. Strasznie gorąco w tym. Dobra. Oczywiście wszyscy żyją, cały świat, chociaż świat to już od paru dni, ale Polska żyje premierą kolejnej, siódmej części Gwiezdnych Wojen, Przebudzenie Mocy. Pomyślałem, że uszczknę troszkę z tego fejmu i postanowiłem zdegustować piwo, które się nazywa się Dark Force, czyli ciemna strona mocy, po polsku. W ogóle, kurde, gorąco dzisiaj. Ciemna strona. Ciemna strona mocy. Piwo jest z Norwegii, z browaru Handbryggeri, czyli jak rozumiem browar ręczny. I tą rękę tutaj możemy zaobserwować, ona jest tutaj tak odbite palce, o tak, ja tak mam za krótką, za krótkie palce mam. Nie mam palców pianisty, żeby tak zawinąć dookoła butelki aż tak mocno. Piwo otrzymałem od Kacpra Dąbrowskiego bardzo, bardzo dawno temu, ale ponieważ to jest Double Extreme Imperial Wheat Stout, to jeść nie woła, więc sobie leżał. Uważony został 11 lutego 2013 roku i to było jeszcze zanim browar się przeprowadził, bo browar się przeprowadził, ma teraz ważenie 50 hekto, a wtedy miał jeszcze 20 hekto. Browar w ogóle powstał w 2005 roku, założyło go czterech przyjaciół, kolegów, piwowarów, nie wiem. No i to jest piwo. Miałem okazję przy okazji premiery Grand Championa spotkać jednego widza z Norwegii. No i coś tam od słowa do słowa i zeszło, że właśnie Dark Force to w ogóle jest najlepsze piwo, jakie pił w Norwegii. Więc stwierdziłem, kurde, mam to piwo, no to może i wypiję. No i teraz sobie pomyślałem, a podczepię się pod fame z Gwiezdnymi Wojnami. Wszyscy sobie zmieniają zdjęcia na Facebooku, więc na pewno chętnie zobaczą premierę piwa, które się nazywa Ciemna Strona Mocy. Co to jest? No, jak już wam przeczytałem, jest to Double Extreme Imperial Wheat Stout, czyli RIS, ale pszeniczny. I tutaj jest coś ciekawego. Słuchajcie. Że to jest piwo, które this imperial że to jest jedyny imperialny wheat stout, czyli stout pszeniczny w znanym wszechświecie, który został zrobiony przez czterech gości w ich wolnym czasie i poszli tak daleko, jak jeszcze żaden browar nie poszedł, gdyż został on zrobiony z pszenicznym słodem i pszenicznymi drożdżami. No i przyznam, że nie brzmi to dla mnie zachęcająco, no ale podobno piwo wymiata, więc odrzućmy na bok uprzedzenia, no bo zakładam, że użyto drożdży, które mają dawać nuty bananowe, goździkowe. W RIS-ie jeszcze się z tym nie spotkałem, więc no ich zapewnienia, że to jest takie pojechane, no mogą mieć, może w tym być ziarno prawdy. No to spróbujmy, nie przedłużajmy. Czarny golas. Chciałem powiedzieć czarny nieprzejrzysty, ale wszystkie kapsle są z natury nieprzejrzyste. Czekoladowy, bardzo, bardzo czekoladowy. No bardzo przyjemny. Jak go otworzyłem, to się pojawiła taka drobna pianka w szyjce, co oznacza, że może być nieco przegazowany. On ma 9% alkoholu, nie wiem ile ma ekstraktu. Bardzo obfita, drobno pęcherzykowa, drobna piana, beżowa. No i czarne, totalnie nieprzejrzyste. Piana bardzo czekoladowa. Jest trochę przegazowane. Trzeba by je po prostu nalewać na kilka razy, żeby się odgazowywało. Jest bardzo, bardzo czekoladowe. Bardzo przyjemnie likierowe. Likier czekoladowy.
No i tak się trochę odgazowało. Przez to, że tak się spieniło. No ale jednak psuje to troszkę odbiór. Jak widzicie, szkło aż się robi całe takie pomarańczowo przydymione od tego, od resztek piwa, które tutaj po nim spływają. Bardzo wyraźne, bardzo, bardzo fajny lacing. Piana dosyć trwała. Właśnie. I to, co często się w piwach refermentowane. Oni tutaj nic nie piszą o tym, żeby to było refermentowane, ale napisali, że jest niefiltrowane, niepasteryzowane. A jest, but refermented in the bottle. Dokładnie. Refermentacja, bardzo wyraźnie wyczuwalne, takie estry szampańskie. Każdy piwowar domowy to zna. To nie jest jakoś szczególnie pożądane, to nie jest jakoś szczególnie miłe, to nie jest też jakaś wielka wada, no ale jest. To jest takie typowe dla piw, które są kondycjonowane w butelce, jak się ładnie mówi, albo refermentowane, czyli drożdże podczas tej refermentacji i później, w trakcie sobie leżakowania, one sobie tam ciągle coś tam zjadają, troszkę tego cukru zjadają i produkują estry. Zwłaszcza, że już są dosyć mocno zestresowane, bo jest 9, więc często to w belgijskich piwach można spotkać refermentowanych, w domowych piwach. I taki jest aromat właśnie taki, takiego szampana. Co? Nie jest tak do końca z czapy, no bo gdyby tak powiedzieć, że to co prawda to nie jest wheat wine, to jest wheat stout, no ale... Natomiast słuchajcie, no żadnych goździków ani żadnych bananów tutaj nie ma. I teraz jest pytanie, czy były i zniknęły, czy chłopaki troszkę podkoloryzowali tę opowieść? Albo coś innego rozumieli przez określenie pszeniczne drożdże. Natomiast samo piwo jest rzeczywiście bardzo dobre, bardzo czekoladowe, bogate, długie, goryczka średnio wysoka. No po tym odgazowaniu pije się naprawdę świetnie. Także postaram się teraz nalać bardziej z góry, żeby ono się jeszcze bardziej odgazowało. Widzicie, no spienia się niesamowicie. To jest zawsze ryzyko, ale po to właśnie ten kształt szkła ma takie wywinięcie, żeby się piana mogła oprzeć. Po to jest tutaj ta warga, która wykorzystuje ten efekt napięcie powierzchniowe, że ono się nie przelewa, żeby właśnie się pięknie prezentować i być praktycznym. Także szkło ma znaczenie. Nie wierzcie frustratom, którzy mówią, że to samo piwo tak samo smakuje z shakera, że tak powrócę do starego wątku. No piwo na pewno robi robotę. Robi robotę. Aczkolwiek, żebym powiedział, że to jest jakiś top level risów, to chyba nie. Alkohol jest bardzo likierowy, przyjemny. Po tym odgazowaniu rzeczywiście przyjemniej się pije, ale czuć po pierwsze te estry z refermentacji, po drugie czuć, że to piwo jest odgazowane, czyli że było nagazowane, jest odgazowane. To już nie jest taka oleistość, gęstość, to już jest takie, no, inne wrażenie i to nieco psuje odbiór. Troszkę za dużo cukru do refermentacji dano, albo piwo nie było do końca dofermentowane. Ono sobie doszło. Na szczęście nie było przegazowane, nie wyleciało. Na szczęście nie wybuchło, tym bardziej. Ale no to jest niestety ryzyko przy piwach bardzo mocnych, że jeżeli, a szczególnie przy refermentacji, że jeżeli ono teoretycznie fermentacja stanęła, tak? Teoretycznie było parę miesięcy w tanku, już powinno wszystko dofermentować. A jednak się okazuje, że coś tam powolutku. Najbardziej zdradliwe są oczywiście brety, ale też potrafią w piwie niefiltrowanym nawet parę komórek drożdży jest w stanie się namnożyć i powolutku to piwo przegazować,
sprawić, że będzie bardziej nasycone, a nawet może wybuchnąć, jeżeli tu jest więcej cukrów fermentowalnych, a jest to bardzo prawdopodobne. No i ta nuta taka szampańska. Może nie powiem, że taniego ruskiego szampana, jak ostatnio miałem okazję to często powtarzać w wielkim teście strongów, strong lagerów. Natomiast no jest to nuta wina musującego. Wina musującego, szampana. Czyli takie właśnie białe nuty białego wina musującego. No, to jest charakterystyczne bardzo. No, to też może ten dwutlenek węgla w ten sposób. No, to skojarzenie, że jak pijemy to wino musujące czy tego szampana, to tam też te bąbelki się mocno ulatniają, pękają i do nosa dochodzą nam pomieszane właśnie te owocowe aromaty z dwutlenkiem węgla. Więc tutaj może przez to przegazowanie jest ten sam efekt. Natomiast na pewno browar jest wart uwagi. Jeden z ciekawszych browarów w Norwegii. Co ciekawe, właśnie ten widz z Norwegii mówi, że stary, ja oglądam te twoje filmy o tych norweskich piwach, to tego tutaj nigdzie nie można kupić. To nie jest tak, że idziesz do Vinmonopolet i jest na półce. No nie, nie ma tak. Nawet nie możesz zamówić z katalogu. Że generalnie, no, co by nie mówić, jest ciężko. Natomiast no oczywiście on nie mieszka w Oslo, tylko w mniejszej miejscowości, notabene w Lerwik, gdzie jest browar, w którym waży Mikeller, między innymi ważył, i mówi, że ty, ale te piwa z Lerwik to tragedia, te ich piwa. Czyli klasyczny przypadek browaru kontraktowego i browaru, w którym można kontraktować piwo, który sam nie potrafi ważyć, ale przyjeżdża ktoś, czy przysyła recepturę, czy ma pomysł i się da. To jest dla mnie zagadka. Ale to jest bardzo częsty przypadek. No nic. Pozdrowienia dla prawda, piwowarów norweskich. Im jest tam ciężko, nie tylko dlatego, że mają jedną z najwyższych akcyz w Europie. Polskie, to samo piwo norweskie, przywiezione do Polski, ale legalnie, to znaczy wyeksportowane do Polski, może kosztować połowę tego, co w Norwegii. Dlaczego? Dlatego, że w Norwegii musicie zapłacić akcyzę. I jak piwo wyeksportujecie polskie do Norwegii, to też musicie zapłacić tam akcyzę na miejscu. Więc polskie piwo tam może kosztować 40 zł za butelkę, tak jak norweskie. Ale jak norweskie piwo przyjedzie do Polski i odbierze się akcyzę w Norwegii, a zapłaci się w Polsce, to piwo może kosztować 20 zł albo 20 parę. I to jest traumatyczne przeżycie, jeżeli ktoś z Norwegii przyjeżdża i widzi piwa, które normalnie kosztują równowartość 10 euro, a u nas widzi za 6 euro. Z tym, że oni tam mają te korony swoje, ale nie wiem, jaki jest kurs, więc powiedziałem w euro. Ale tak czy owak, no tak czy owak, Norwegia na pewno ma swoje plusy, ale wśród wielu minusów, między innymi takich, że nie ma słońca nieomal przez 10 miesięcy w roku, to a za to przez te pozostałe dwa to jest dużo więcej niż gdzie indziej, to jeszcze są problemy z alkoholem, mają na tym punkcie hopla trochę. Też była słynna sprawa, jak Ale Browar był na festiwalu, że tam jest takie prawo, że reklama, czy w ogóle w jakikolwiek, nie można pokazywać, że ktoś pije alkohol. Znaczy, można pokazać butelkę, może gościu coś tam mówić, ale nie może pić. To jest totalnie zabronione. To jest tak jakby po prostu, no nie wiem, no tak jak kiedyś były zakazane sceny seksu w jakichś tam firmach hollywoodzkich i tak dalej, był cały katalog, co się nie może pokazać w tym. Dzisiaj ta oczywiście granica się bardzo mocno przesunęła, więc już bardzo wiele rzeczy można pokazać, a tam, no i w Norwegii w ogóle jest taka liberalna pod tym względem na przykład obyczajowym, natomiast nie można pokazać, że ktoś pije piwo. I była taka słynna reklama bodaj Heinekena na rynek norweski, że on gada i mu nie pozwalają się napić, bo nie wolno. Także jest im ciężko. I są kraje, gdzie jest ciężej niż w Polsce pod wieloma względami, mimo że pod innymi jest pewnie fajniej, nie? Tak czy owak, u nas jest naprawdę nieźle. Wasze zdrowie, niech moc będzie z wami. No i co?
No i polecam piwa z Handbryggerit. To jest jeszcze ze starego browaru. Ciekaw jestem, jakim Dark Force teraz wychodzi. Pewnie pewne rzeczy dopracowali. Zobaczcie, jakie to wszystko jest świeże. 10 lat browar. Jeden z najsłynniejszych w Norwegii. Tylko, że u nas najsłynniejszy browar ma, będzie świętował niedługo 5 lat dopiero. No ale... Wasze zdrowie. Niech moc będzie z Wami.